Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz jest pytanie, jak strasznego kopa dostanie Partia Socjalistyczna Demokratów w Ameryce. No albo pytanie jest, jak Partia Konserwatywna wyskoczy do normalności w wyborach międzyprezydenckich 2022. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Także zapraszam na codzienne filmiki, bardzo często zdemonetyzowanego. Strategzy, czyli wszyscy ci hochsztaplerzy polityczni, no już nawet oni teraz się przyznają, że te wybory międzyprezydenckie, no to będzie tragedia. To będzie tragedia dla własnej partii demokratów. No to była kiedyś Partia Demokratów. Na dzień dzisiejszy to została Partia Socjalistów. Została opanowana przez parę kobiet ekstremalnych lewaczek. No i one po prostu ciągną to wszystko, pociągnęły za sobą. Trzy z nich to nawet nie są urodzone w Ameryce. No i ciągną tą Amerykę ku zagładzie. No ale Amerykanie zaczynają się budzić. No i widzą, że cały ten cykl polityczny dla demokratów, no to będzie makabryczny. Jeden Dax Sosnick, no to jeden z tych strategów, ostatnio właśnie powiedział w New York Times, że to będzie właśnie straszne, że to będzie straszne. No i teraz tylko pytanie jest, jaka to będzie tragedia, jaka to będzie porażka, jakie to będzie kolizja. Czy to będzie jaka kolizja jak na autostradzie, czy to będzie sztorm 10 w skali Buforta, czy to będzie jeden wielki wybuch wulkanu Krakatoa, tak jak to było sto kilkanaście lat temu, kiedy tam słońce zaginęło w tym piasku z wulkanu na ładnych parę dni, czy nawet tygodni. No i nikt nie jest pewny, ale każdy widzi jednak, że te czarne chmury nadchodzą dla socjalistów. No ale można sobie tak pomyśleć, co jest ważne w tym wszystkim. No i teraz jest pytanie, co dzisiejszy kongres jeszcze do listopada będzie kombinował. No były tam tryliony do wydania na Build Back Better, czyli zbudować z powrotem lepiej, no ale to znowu chcieli rozdawać pieniądze i to za bardzo nie wyszło. To nawet demokraci się sprzeciwili, dlatego w Senacie to nie przeszło, no bo na dzień dzisiejszy to jest bardzo dziwaczna sytuacja w Ameryce. Ameryka ma 50 stanów, w każdym stanie jest dwóch senatorów. No i teraz 25 stanów jest konserwatywna, 25 stanów jest socjalistyczna i jest tak 50 głosów na 50. Kamala Harris jako wiceprezydentka, ona dokłada ten 51 głos, no ale dwóch demokratów wycofało się z tego idiotyzmu komunistów, no i dlatego przegrali. No, czyli teraz co oni mogą zrobić? No teraz znowu mogą zacząć obiecywać pieniądze i mówić, że będą odbudowywali Amerykę. No ale to opinia publiczna jest już troszeczkę wściekła. Także, że nie będzie jakiejś innej podmianki czy przeróbki, co zbudować z powrotem lepiej, no bo to już nie wychodzi. Teraz Biden powiedział, że da 30 miliardów dla Ukrainy. No 30 miliardów, no to jest od groma pieniędzy, to jest od groma i nie od groma. No, Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy, a Ukraina ma dostać 63 miliardy, także to są te proporcje. No ale to mimo wszystko, to wychodzi po 100 dolarów na każdego Amerykanina, czy pracującego, czy niepracującego, czy płacącego podatki, czy nie płacącego podatki.
no znowu będą wydawali na te wszystkie sprawy związane z COVID-em, troszeczkę tam pozmieniają te budżety i tak dalej, i tak dalej. No ale to nic w zasadzie konkretnego już nie zrobią. Czy ta wojna na Ukrainie, no to spowoduje to, że Amerykanie, a szczególnie demokraci jakoś się będą uczestniczyli w tej politycznej grze Bidena, no raczej chyba nie. John Kennedy w 1962 roku, jak były ten konflikt na Kubie, kiedy Rosja tam wysyłała rakiety dalekiego zasięgu, no bo w tym czasie Ameryka wchodziła w grę z Turcją, no to Rosja jako oko za oko, ząb za ząb chciała tą Kubę, także Amerykanie się wtedy złożyli razem, zebrali, no i wtedy JFK, on w sumie stracił cztery miejsca w Izbie Reprezentantów, ale uzyskał cztery miejsca w Izbie Senatu. To jest dramatyczna różnica, bo reprezentantów jest 435, a senatorów jest tylko 100. Za Kennedy'ego no to chyba było trochę mniej, no bo to był 62 rok, no to nie wiem, które to, no to chyba któryś ze Stanów wszedł, Alaska to chyba 56 rok, no nie wiem w którym 56 rok była Alaska, no to możliwe, że to był ostatni stan, który wszedł do Stanów Zjednoczonych. No ale w każdym razie cztery miejsca w Senacie, no to nie są takie same jak cztery miejsca w Izbie Reprezentantów. No i te, no z Bidenem to się nie będzie działo. W każdym razie nie widać, że się będzie działo. No inflacja jest galopująca, czyli inflacja do listopada się poprawi, no czy pensje wzrosną, no ale czy nawet jak pensje wzrastają, no to wszystkie ceny wzrastają więcej. Właśnie komuniści teraz przez lata walczyli, żeby stawka minimalna była $15. Teraz komuniści wychodzą i mówią, że stawka minimalna powinna być $30. No problem jest tylko taki, że z tym wszystkim wymaganiami, tak jest za dużo pieniędzy, no to wszystko kosztuje coraz więcej. Tak, także przy galopującej inflacji, no to lepiej nie zarabiać więcej, bo inflacja i tak zje więcej niż zjadała poprzednio. No i to nie zmieni ten cios dla demokratów, no to będzie tam, czy ci wyborcy jednak widzą to nawet nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że nic się nie stanie do listopada po prostu będzie teraz to już mówią, że 14% inflacja, no ale problem z tymi 14% to jest taki, że te cwaniaczki ekonomiczne, wszystkie komuniści odjęli te rzeczy, które są liczone do inflacji. Jakby brać pod uwagę listę rzeczy, które były liczone do inflacji, powiedzmy tam 25 lat temu, no to na dzień dzisiejszy inflacja w Ameryce jest 33%. No nie jest to jeszcze jak w Wenezueli, no ale to jest jedno wielkie oszukaństwo. No nie biorą pod uwagę jedzenia, benzyny, tych rzeczy, gdzie ludzie muszą płacić codziennie, nie mają pieniędzy na to, to nie są brane pod uwagę do inflacji. No i kompletny idiotyzm. Biden wydał za dużo pieniędzy i za dużo czasu spędził na ten cały plan amerykańskiej odnowy. No do tego rezerwy federalne i cały ten Ministerstwo Skarbu za długo czekali. No i teraz ta inflacja jest nieprawdopodobna. Dochód narodowy amerykański zmniejszył się
pierwszy raz od 40 paru lat o 0,5%. No i wszyscy eksperci wychodzą i mówią, że to jest wszystko niespodziewane. I debile wychodzą i mówią, że to jest niespodziewane. No po prostu to jest szaleństwo. To jest jedno wielkie szaleństwo. No można powiedzieć, czy ekonomia przyspieszy, czy spowolni na ten listopad, ale to no będzie spowalniała, dlatego że ta walka z tym nieprzejściową inflacją, tak jak eksperci mówili, no to będzie jednak trwała. No, demokraci jeszcze się łudzą, że jak do Sądu Najwyższego pójdzie sprawa Roe versus Wade, czyli to się tam w latach 60. zaczęło na temat skrobanek. No i oni liczą na to, że no bo jest jedna z tych organizacji skrobankowych dociągnęła sprawę do Sądu Najwyższego. No ale Sąd Najwyższy to i tak chyba prawdopodobnie powie, że prawo do ustanawiania, czy skrobanki są legalne, czy nielegalne, są na poziomie stanów, a nie federalnym w Waszyngtonie. No i większość Amerykanów, w zasadzie to 48-50%, uważa, że dużo stanów zakazuje skrobanek po 15 tygodniu, czyli to jest prawie 4 miesiące, 3,5 miesiąca, no to większość normalnych ludzi jednak chyba uważa, że 15 tygodni, no to jest, to już każdy powinien się zgodzić z czymś takim, że kiedy miesiączka nie pojawiła się 3 razy, no to już najwyższy czas, żeby wiedzieć, że zaczyna być trochę za późno. No ale 48% Amerykanów mówi, że 15 tygodni to jest, ma sens. 44% Amerykanów jest przeciwko temu, że nawet po 15 tygodniu można. No ale to pokazuje Amerykę jaką taką, tak? No, to jest 3,5 miesiąca, no to naprawdę. No dziwnie jest, żeby nie można było zdecydować. Demokraci patrzą na tych wszystkich, którzy zmienią swoje podejście, no ale tak nie ma entuzjazmu, szczególnie wśród młodych. Młodzi no to olewają to wszystko, dlatego teraz Biden chce powiedzieć, że $1,5 triliona, które zostały wzięte na pożyczki studenckie, komuniści, postępowi socjaliści mówią, że co trzeba rozkazem prezydenckim skasować do zera. No ale to są w zasadzie trzy problemy, tak? Są trzy problemy, także ten rozkaz prezydencki, no to będzie podany do sądu. No nie ma dwóch zdań. Do tego nie każdy młody człowiek powita to z otwartymi rękoma, szczególnie ci, którzy pospłacali swoje pożyczki, szczególnie ci, którzy ciężko pracowali, żeby płacić na bieżąco, no i szczególnie ci, którzy nie poszli na studia, bo uważali, że ich nie stać, także potężna armia młodych ludzi będzie wściekła, że cwaniacy lewaccy po prostu używają podatków amerykańskich do tego, żeby być pasożytem. Także już w 2010 roku to była potężna reakcja właśnie tej partii herbacianej. Dlaczego partii herbacianej? No jak podatki były założone przez Anglię, no to w Bostonie Bostończycy się przebrali za Indian, napadli na żaglowiec i powyrzucali tą herbatę, dlatego że mieli płacić tam kupony podatkowe. No to nie były takie duże podatki, to tam było chyba
5-6%, teraz podatki od dochodu są 36%, tak? Także ci rewolucjoniści byli zdenerwowani o dużo mniejsze rzeczy, a podatki stanowe, no to właśnie też są na poziomie 6-8-10-12%. No ale wracając do tych absolwentów uczelni, które by im skasowano te pożyczki, no to nie będzie tak dużo zadowolonych. W każdym razie zadowolonych będzie tyle samo, co niezadowolonych. Także politycznie to jest bez sensu. No, pytanie jest teraz reklamy w telewizji, w prasie, na internecie, no bo bardzo często są takie badania, że jak ktoś prowadzi kampanię wyborczą i tam ludzie wysyłają pieniądze, no to przez to, że wysyłają pieniądze, no to są, to jest sporo tych, którzy ich popiera, no, bo to są tam ograniczenia na osobę, tam nie można wysyłać dziesiątek tysięcy dolarów, no ale później są takie badania, że jak ludzie mają pieniądze i reklamują, no to oni tam bardzo często wygrywają. No ale w wielu wypadkach, szczególnie ci demokraci, którzy wydawali czy zbierali 2-3 razy więcej pieniędzy, no to w 2020 roku przegrali w stosunku do kandydatów z partii konserwatywnej. No i teraz niezależni. Kto to są niezależni? No w Ameryce to trzeba się zadeklarować, czy jest się socjalistą, czy jest się konserwatystą, czyli partia demokratów, partia republikanów, no ale można się nie zadeklarować i wtedy to jest się niezależnym. No i można, jak się idzie na wybory, to się pytają, którą stronę wybiera się do głosowania. No i można wziąć całą tą kartkę demokratów albo kartkę republikanów. Jak jest się zadeklarowanym komunistą czy republikaninem, no to dostaje się tylko kartkę do wyboru z własnej listy, z listy partyjnej. No i teraz jest pytanie, czy ci niezależni, czy oni faktycznie będą się patrzyli bardziej na to, że rezultaty polityki Bidena, na robotę, czy raczej będą patrzyli się na inflację, będą się patrzyli na emigrację nielegalną, na przestępczość i całą tą kryminalną sytuację na dzień dzisiejszy, tą antykulturę, ta walka z białymi, z chrześcijaństwem, z Ameryką, z historią i tak dalej. No i mnie się wydaje osobiście, że oni po prostu się pójdą w kierunku konserwatywnym. No naprawdę teraz bardzo dużo ludzi zaczyna przejrzało na oczy, no i widzi to, że Trump w zasadzie spowodował to, że te wszystkie szczepionki, no to ekspresową linią zostało to wprowadzone. Ameryka jakoś to wyprodukowała, eksportowała na cały świat. No wszyscy ci w szkołach, szczególnie ci nauczyciele, związki zawodowe, no to też cała armia rodziców jest po prostu wściekła. Demokraci będą starali się zamienić tą kampanię jako plebiscyt na temat Donalda Trumpa. No ale to już jest na straconej pozycji, już mało kto będzie wierzył w te wszystkie głupoty, które oni mówią. Mała jest szansa, że cokolwiek to wszystko się doda do czegoś, żeby demokraci jednak nie upadli. To już jest prospekty, te całe ten to, co będzie, no to już będzie jedna wielka porażka. No i najwyższy czas. Budowali 40 lat te przygotowania, wypchali Bidena, no i teraz wszyscy widzą, że król jest nagi. Także król jest nagi. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, w jakimkolwiek kraju, głosujcie na swoich, głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy których jesteście w stanie popierać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że nie pójdziecie na wybory. No, nie będę się nawet pytał, czy zmienicie swoje barwy polityczne, no, ale mam nadzieję, że się nauczyliście. Nauczyliście się z tej porażki, z tej głupoty, z tego oszukaństwa, z tego zrobienia połowy Ameryki w bambuko, no, czy nawet całej Ameryki w bambuko. Myślę, że wy też zostaliście zrobieni w bambuko. Zdrowia dla normalnych.